Cześć, tu Galdor i negatywnym okiem Sleeping Dogs. Jest to gra, która zaczyna się ciekawie, bo od akcji, wielkiej akcji policji w porcie, gdzie ma to dojść do zakupu kontrolowanego jakiegoś bliżej nieokreślonego towaru. Powiedzmy mleka w proszku. Oczywiście jak to w takich sytuacjach bywa, coś idzie nie tak. I tutaj od razu kilka spostrzeżeń. Jak ja uwielbiam, to znaczy uwielbiam gości, którzy w nocy w nieoświetlonych miejscach używają okularów przeciwsłonecznych. Dlaczego tak? Pewnie cool się wygląda i dzięki przemieszczaniu się po masku, bo inaczej się przecież nie da, gościu ma 10 do respektu wśród znajomych. Następna kwestia. To samo miejsce, w którym dochodzi do zakupu. Wydaje się opuszczone, idealne do takich transakcji. Wręcz wyśnione. Też tak myślałem, dopóki podczas ucieczki nie zorientowałem się, że za rogiem są setki ludzi. Jakiś przeładunek, magazyn ryb, normalnie mniej ludzi w mięsnym w sobotę jest, niż w tym odosobnionym miejscu. Jak dla mnie to tylko była kwestia czasu, aż ktoś pojawi się tam. No i pojawił się ochroniarz, oczywiście. Bezpieczniej byłoby już chyba w Biedronce w dziale chemicznym, ale okej. Teraz pytanie następne. Skąd ci ludzie, którzy są za rogiem, właściwie się wzięli? Ci pracownicy portu? Pewnie nie zauważyliście, że żadnego człowieka na filmiku początkowym nie ma, a cały port przecież widać. Gdy uciekamy, to nagle są ich setki, wręcz tysiące. Jedyne wytłumaczenie to rozmnażanie się. Chyba przez podział, ewentualnie poczkowanie. Na szczęście udaje nam się uciec i łapie nas policja. Niby nic. Jednak jest tu jedna rzecz, która mnie zastanawia. Jak służby, to znaczy policja, zatrzymuje przestępcę, powiedzmy sklepikarkę handlującą suszonymi pieczarkami w niedzielę, to raczej rekwirują jej wszystko, co ma. Czy też może robią tak jak funkcjonariusze policji na filmiku z naszym bohaterem. Skuwają go tak, że tej torby na plecach nie da się zdjąć bez rozkucia rąk delikwenta. A w torbie może być przecież dynamit, zepsute jajka, pilnik. Czyli policjanci powinni dla swojego bezpieczeństwa zabrać te rzeczy. Jednak tego nie czynią i tej zagadki nikt nam nie rozwiąże. Akcja przenosi się do celi. Przynajmniej po mieszkańcach tak wnoszę, że to cela jest. Ale osobiście mam odczucie, że właściwie jestem w jakimś węźle ciepłowniczym. Rurki, rureczki, wentylacja. Urząd Dozoru Technicznego byłby zadowolony. Wręcz w niebo wzięty. Wszystkie normy spełnione, brakuje tylko w rogu kotła olejowego. Sandbox to gra, w której mamy duży teren, w którym jeździmy, biegamy i realizujemy różne zadania. W tym wypadku mamy miasto Hongkong. W tym mieście są osoby, które opanowały magię tworzenia zresztą. I to w stopniu mistrzowskim. Kim mogą być ci potężni, prehistoryczni magowie? Dla niepoznaki nazwiemy ich mistycznie sprzedawcami. Nieważne, czy kupujesz puszkę coli, herbatę, lody, czy czaj z oleju silnikowego, to zawsze, ale to zawsze kupiec magicznym ruchem stworzy ci towar. Nie będzie się nawet specjalnie z tym ukrywał. Nie ma towaru? Pach, jest towar. A jako, że towar powstał w sposób magiczny, z niczego, to znaczy, że ma cechy magiczne, takie power-upy, jak w Mario. Raz silniej kopniesz, innym razem uzdrowisz się z kataru. Jednak muszę wam powiedzieć, że kiedyś piłem, głupio mi, ale piłem herbatę z liści, oczywiście zbieranych o poranku z najwyższych krzewów. Niestety, jedyny power-up, jaki uzyskałem dzięki temu piciu, to brązowy osad na zębach zresztą. Dobrze, że miałem magiczną pastę do zębów, która ją usunęła, to znaczy ten osad. Jeśli myślicie, że sprzedawcy są dziwni, to nie widzieliście czytaczy gazet. Niby wszystko normalnie, tak? Tylko ta gazeta ma na każdej ze swych czterech stron ten sam artykuł. Nie wierzycie? Popatrzcie sami. Jak to możliwe? Nie wiem, ale już się boję pomyśleć, jak książki wyglądają w tej grze. A teraz pokażę wam coś jeszcze. Coś innego. Słodkiego, pięknego. Czyli zakochaną parę. Mamy przystojnego pana, powiedzmy o imieniu Waldek. I piękną panią o imieniu Patrycja. Niby wszystko gra. Przytulają się, czuć ten ładunek elektryczny namiętności w powietrzu. Ewentualnie zaraził mnie katarem ten dziadek z ławki obok. Problem z tą sytuacją mam taki, że ta pani ma jakieś pole siłowe z Gwiezdnych Wojen prawie, bo pan nie jest w stanie, no nie jest w stanie objąć jej rękami z tyłu. Ręce trzyma z pół metra od niej. To jest przykład, jak się obejmować, żeby się nie obejmować, albo ewentualnie symulować przytulanie.
A jeżeli już mowa o dziwnych pozach, to w grze walczymy, głównie wręcz, co jest fajne i cool. Ale czy zwróciliście uwagę na to, jak czasami wrogowie upadają, gdy zostaną pokonani? Gościu niby stracił przytomność, ale głowę utrzymuje w poziomie. Inny to samo robi z rękami. Ale okej, zresztą ich ciało, ich wybór. Ostatnia kwestia, która bardziej mnie bawi, to ta babcia, która jest najlepszą, ale to najlepszą postacią niezależną w tej produkcji. Jej ucieczka z miejsca zagrożenia powala. Chciałby się krzyknąć run, babcia, run. Temu, kto ją wprowadził do gry, order z Grywusa i paczkę zapałek. Tak samo jak temu, kto wykonał ucieczkę tej pani. Ona może tak godzinami i tutaj mam dwie odpowiedzi, dlaczego ona tak biegnie. Albo to jest głupie i nie ma sensu, albo to taka chińska bieżnia dochodzenia dla ubogich jest. Jaka by nie była prawda, to niestety już koniec odcinka. Pozdrawiam was moi drodzy bracia i siostry, zresztą cesarscy. Cześć. Czy podobał ci się odcinek? Zapraszam ponownie. Ups.